Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zapraszam do oglądania. Film będzie tematyczny, ponieważ czy opłaca hodować się przepiórki? Powiem tyle, że większość rolników, po prostu rolników bydła, powiedzmy, i tym podobnych, będę tu przy okazji jajeczka zbierał, szukał i mówił Wam, będzie Wam mówiło, że się nie opłaca nic trzymać. A dlaczego? Dlatego, że są duże koszta. Nie oszukujmy się, bo żeby wyprodukować jajo, trzeba też w nie zainwestować. Jeżeli tutaj będę mówić tylko hodowli przepiórek, bo jeżeli chcecie zacząć tak ową hodowlę, hobbystycznie na początku, jak u mnie się zaczęło, i tam sprzedawać po, powiedzmy, sąsiadkach, to na początku Wam się to nie będzie opłacać, bo się nic na początku nie trzeba najpierw zainwestować, żeby coś mieć. Ja tak musiałem zrobić i powiem Wam tyle, że moje wydatki wręcz, jakie mam i jaki przychód z tego otrzymuję. Więc tak, przepiórki średnio u mnie idzie, no nie wiem jak teraz wyjdzie, bo dojdą kolejne sztuki, na 2 tygodnie idzie worek śruty, worek śruty 25 kilo, czyli na tydzień 12,5 kilo idzie, ale to zależy, jaki jeszcze apetyt mają, ale tak średnio, powiedzmy, czyli wydatek to jest, powiedzmy, te 60 zł, tyle ile kosztuje worek śruty. Natomiast przepiórki mam tutaj aktualnie 45 kurek. 45 kurek i one, powiedzmy, że... Ojo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 j
powiedzmy, że one średnio będą niosły te 35 jajek dzień w dzień. Nie liczmy już tam, jak zniosł raz 40. 35 jajek średnio. Czyli mamy na tydzień, nam wychodzi... poczekajcie, muszę policzyć. Dzienny przychód będzie 12 zł. A tygodniowy, jak się nie mylę, no to 88 zł. Czyli co nam daje w 2 tygodnie 176 zł. Ale to już w przybliżeniu, bo tutaj i witaminy teraz dokupiłem. Czyli powiedzmy te, no te 176, ale jeszcze jak tu dokupię, raz na 2 tygodnie kupuję 2 kilo płatków owsianych, które kosztują 12 zł, czyli 6 zł za kilogram. Czyli to już mamy 72 zł. Nie wiem, ile za ten, za to sąsiad dzisiaj przywiózł, bo pracuje w firmie The House. Pozdrawiam go, jak ogląda. I jutro się rozliczymy i się dowiem, ile za to. Czyli nigdy nie jest unormowany wydatek, dlatego że na przykład ja teraz dokupiłem sobie przepiórek, nawet można powiedzieć dobrej klasy, i one, to jest jakby dodatkowy wydatek i to trzeba jakby z tego, co zostaje, to się zawsze inwestuje. Czyli czy się opłaca hodowla przepiórek? Opłaca się. Ale oczywiście teraz mi się wszystkie dodatki skończyły. Jak nie damy śruty porządniej trochę, tylko będą na samej pszenicy żyły, no to one tych
jajek za dużo nie dadzą, będą skromniej się niosły, ale im jajko będzie miało mniej suplementów mineralnych dla konsumenta. Jak można to powiedzieć? I tutaj też zależy, bo zobaczcie, teraz niedawno kupiłem sobie te klatki. To też już kolejny wydatek dochodzi. Zaraz kolejny wydatek był, trzeba tyle poideł kupić. Kupiłem chyba 20. Jak dobrze pamiętam. No tu się pomyliłem, to trzeba tu przełożyć. To też już jest kolejny wydatek i to tak się zbiera. I zawsze człowiek wychodzi na zero, bo to jeszcze to trzeba dokupić. Ale na przykład poidła się dokupuje tylko raz na pół roku, rok. I potem może jak się popsuje, to wtedy się kupi nowe i tyle. A to już zbieram. No i opłacać, tylko że jak będziemy nie wykluwać przepiórek, tylko weźmiemy i... O! Tutaj mogę. Czekajcie, teraz położę was. Nie wiem, czy tu będzie widać, przepraszam. Dorzucę im. Trochę tej... witaminy. Nie wiem, pewnie troszkę za dużo. To się zobaczy. O, jest widoczna. Kto widzi, ten widzi. Tu, o. Tu jest taki, był biały. No i chyba to wszystko wam powiedziałem. Opłaca się, tylko też trzeba dać, nie, jak się będzie za tanio wychodzić, za tanio sprzedawać wszystko, to się nie równa z kosztami, bo na przykład jak ktoś będzie jaja sprzedawać przepiórcze po 25 groszy, to się nie równa z celem. Nie będę oszukiwać, lęgowe sprzedaje po 70, a konsumpcyjne po 40. I tym się różnią, że lęgowe trzeba dbać i zbierać. Na przykład mam tutaj stado i tam stado bez koguta i trzeba te jaja zbierać, obracać dwa raz dziennie i trzeba dbać o to. I powiem wam, że kurkę sprzedaję z jajkiem już bez oszustw, jak to niektórzy robią, po 20 zł. Drożej, ale żeby nikt do mnie nie miał zażaleń, drugi raz jak kupowałem przepiórki, no to kupiłem taniej i miałem kogutów w ciul, bo się jeszcze nie znałem na płci. I nie wiem, chyba już wszystko wam powiedziałem. Subskrybujcie, lajkujcie, bo na 1000 subów kupujemy drona. Brachmy. O, jak wyjadł, tylko sama pszenica im została. Ale cóż, na razie i cześć.